Nie każdy zbiornik wodny jest pożądany przez człowieka tak jak jezioro. Sejmino zdążyło zaskarbić sobie wielu sympatyków. Ścieżki wiodące wokół akwenu są użytkowane przez liczne grono mieszkańców. Aktywni ostrudzianie borykają się niestety ze 100-metrowym problemem. Kałuże, to one spędzają sen z powiek lokalnym sportowcom. Jest problem, bo są kałuże, jeżdżą samochody, kłady, motory. A my nie mamy jak tutaj tego wszystkiego obejść. Skaczemy jak żaby. Danuta i Krystyna z Ostrudy pokonują feralny odcinek 2 razy dziennie. Nordic walking to wciągająca dyscyplina i jak każda inna wymagająca systematyczności. Po opadach deszczu pokonanie trasy graniczy z cudem, twierdzą zgodnie obie panie. Chociaż wcale tak być nie musi. Tu był kawałek taki też, takie błoto zasypali takim zdartym, starym asfaltem. Tak samo i tu by mogli zrobić, to wtedy jest utwardzone i fajnie by się chodziło. I tu pojawił się drugi problem. Do kogo się zgłosić? Teren wokół jeziora ma 2 właścicieli. Na jednym odcinku należy do Urzędu Gminy, a na drugim do Urzędu Miasta. Kałuże zlokalizowane są w pobliżu tak zwanego nasypu kolejowego. Musimy to zobaczyć, obejrzeć, zastanowić się, czego tam możemy użyć i czy to jeszcze jest nasz teren, czy już nie. No możemy tutaj też i z wójtem dojść do porozumienia, z jego strony też być może jakieś będą kroki ku temu, żeby to tam utrzymywać w należytym stanie. Dotychczas nierówności podobno były usuwane na bieżąco. Teraz na efekt może przyjdzie miłośniczkom chodzenia z kijkami poczekać dłużej. Wójt na dniach opuszcza urząd na dobre. Od 9 obejmie stanowisko wicemarszałka. W miejskiej instytucji także trwają zmiany kadrowe. Jest więc okazja, by urzędnicy wzięli sprawy w swoje ręce i kłopotu się pozbyli. Bo jak nie, to mieszkańcy zrobią porządek, a w tym akurat są dobrzy. Tu jest bardzo świeże powietrze, jest pięknie, ptaszki śpiewają. Mamy nawet swoje łabędzie. No i liczymy, ile ich się tam urodziło. No i jest, po prostu jest wspaniale tutaj chodzić. Gdyby nie te kałuże. Gdyby nie te kałuże właśnie. Ostrudzianki upodobały sobie trasę i tak łatwo nie odpuszczą. No ale jak mówi stare polskie porzekadło, w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Co w relacjach mieszkańcy-samorządowcy bywa akurat trudne.